Susza. Ach. Witajcie, przyjechała wasza woda. Długotrwała susza, pani Ines, jest zła dla bydła. To najgorsza susza, jaką widziałem. Suche pastwisko? Zimą bydło będzie karmione sianem, chyba że spadnie deszcz. Dzięki, Bernardo. Co? Ej! Bardzo śmieszne. Chodź tu, Tishy, musisz się wykąpać. Nie, mamusiu, wodę musimy oszczędzać do picia. Ojej. Masz rację, Tishy. Jeśli chcesz oszczędzać wodę, zamiast niej musisz używać piasku. Spójrz, Tishy. O, rzucasz teraz magiczne zaklęcia? Tak, moim śpiewem muszę wezwać ducha deszczu. Możemy pomóc? Proszę, proszę. Oczywiście, wszyscy możecie śpiewać. Ale duchy słuchają tylko tych dzieci, które są wypucowane. Wybacz, już nic nie ma. Nigdzie nie ma świeżej wody. Jak tak dalej pójdzie, nasze krowy padną. To ostatnie krople wody w Los Angeles. I wciąż ani jednej chmury na niebie. Sierżant Garcia! Tak jest, sir! Jak już skończycie tę błazenadę, możecie pójść napoić swoje konie. Ja nie mogę, panie kapitanie. Nie ma ani kropli wody w naszej beczce. Nie ma wody? Oddział! Przemyślałem dokładnie tę sprawę. Musimy mieć wodę w garnizonie. Trzeba ją dostarczyć z placu. Dlatego też zbudujemy akwedukt. Co? Akwedukt, głupcze, jak u Rzymian. To proste. Musicie postępować zgodnie z planem. Tak, kapitanie. Co? Chcą mieć całą wodę? A co będzie z nami? Nasza królewska armia ma pierwszeństwo. Inaczej groziłby nam chaos. Ale kapitanie, są tu też kobiety i dzieci. To również musisz wziąć pod uwagę. Oczywiście, że myślałem o nich. I o ludziach takich jak wy, którzy narzekają. Jeśli to dla was duża niedogodność, znam kilka miłych, zacienionych miejsc. W więzieniu! Jak on mógł? Tak nie wolno! O, brak wody. Jak starożytni Rzymianie? Łatwo powiedzieć. Ktoś może nam pomóc. Więc ty pójdziesz teraz w lewo, a ty pójdziesz na prawo. Stójcie! Zrozumieliście? Powiedziałem ty na lewo, a ty na prawo! Przestańcie się wygłupiać! Rzuć tę deskę! Kapitanie, skończone! Akwedukt w końcu zbudowany według twojego planu. Będziesz zadowolony. Garcia! Tak? Wytłumacz mi, dlaczego akwedukt przeprowadziliście do karczmy, a nie do garnizonu. O, ale kapitanie, my szliśmy zgodnie z planem. Garcia! Nieudolny łamago! Woda powinna płynąć ze studni do garnizonu. Wykonać! Woda ma płynąć ze studni do garnizonu. Żołnierze, do roboty! Cóż, kapitanie, po bardzo wielu błędach sierżanta Garcia wszystko poszło zgodnie z pana planem. Nasz akwedukt jest skończony. Woda płynie ze studni do garnizonu. O!
Gonzales! Przecież patrzysz na plan do góry nogami! Tak. Mógłbyś naprawić mi te beczki? Koniecznie musimy wziąć w nich jutro wodę dla naszego bydła. Beczki to nie problem, Don Diego. Problemem jest woda. Idź zobaczyć studnie na rynku. Jeszcze jedna rzecz. Co? Moje plany. Co to za rura? Nareszcie. Pomimo kilku potknięć, nareszcie nam się udało. Moi drodzy mieszkańcy, z radością prezentuję wam pierwszy akwedukt w Kalifornii. Woda! Woda! Woda będzie od teraz reglamentowana. Po pół wiadra dziennie na osobę. I ani kropli więcej. Przecież sobie nie poradzimy. Nie można tak. No nie damy rady, nie poradzimy sobie. Monasterio jest zbyt surowy dla tych ludzi. Masz rację, Bernardo, ale na wszystko przyjdzie czas. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Żołnierze, to fantastyczne! Jego wysokość byłby z was dumny. Dzięki, Don Diego! Gdy Kalifornia usycha z pragnienia, armia wykorzystuje cenną wodę do mycia wszystkiego. Nawet królewskiej bielizny. Brawo! Nienawidzę, jak ktoś przeszkadza mi, gdy idę... Z kwiatami, oczywiście. Nie wtedy, gdy to prawdziwa piękność. Kapitanie, mogę? Przyjmij proszę te skromne kwiaty, droga słodka Ines. Zgłoszę gubernatorowi nadużywanie władzy i defraudację funduszy. O, to niewybaczalne. To szkodzi wszystkim mieszkańcom. Nie, takie sprawy na pewno nie są dla pięknych kobiet. Czas na zmianę, Bernardo. Pędź, tornado! Nigdzie się stąd nie ruszaj. Zaraz wracam. O, w taki sposób pełnicie wartę? Nieudolni głupcy! Mój akwedukt na pewno przyciągnie tutaj Zorro. Teraz czuję się znacznie lepiej. Zorro! Aresztujcie go! Straże! Straże! O, proszę, kapitanie. Nie mogę dostać połowy wiadra wody jak pozostali? W Los Angeles złodzieje wody lądują w więzieniu. Angar! O, to znaczy, że ty pierwszy tam trafisz? Ojej, patrzcie! To Zorro! Tutaj jestem! Słuchaj mnie! Mamy go! Mamy Zorro! Ojej,
Patrzcie na to! Mój akwedukt! Ojej, ojej, zapomniałem odwiązać konia. Tak mi przykro. Zorro! Adios! Woda! Bierzcie wodę! Woda! Dobrze nam poszło. Czy naprawdę musimy tam jechać? Do tej pory na pewno rozwiązali problem z wodą. Oficjalnie tego nie wiemy. Diego, jesteś pewny, że byłeś tu w nocy? A? Nareszcie. Zajęło to sporo czasu. Teraz ustawcie strażę. Kto pozwoli zbliżyć się tu Zorro, będzie przez miesiąc przerzucał gnój. Uwaga! Przysięgam wszystkim na chorągiew naszego regimentu, że Zorro na pewno nie zniszczy tego akweduktu! Odbudowali go? Cóż, muszę to powtórzyć. To nie jest skomplikowane. Wspaniały pomysł. A jak chcesz uniknąć żołnierzy, którzy będą cię gonić? Po prostu, ja... Kiedy już tam dotrzesz, ja odciągnę ich od akweduktu. Cóż, no dobrze. To niebezpieczne, więc jak to zrobisz, uciekaj. Nie próbuj z nimi walczyć, jasne? O nie, to był mój pomysł. O! No nie mogę. I jeszcze jedno. Peleryna. Peleryna jest bardzo ważna. Zamieć i biegnij. Właśnie tak. Peleryna? Poważnie? Chodź, Bernardo, nie mam czasu. Hej, długo pracowałem na swój wizerunek. Trochę szacunku. Tak, Tornado. O, gdybym wiedział, poszedłbym do marynarki. Nie, nie, Zorro, nie teraz, nie teraz, nie, nie, bez śniadania nie da rady, więc źle, że nie, 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 o, Zorro! Czy to ja ci się śniłem, sierżancie? Twój głos jest dziwny, czy dobrze się czujesz? Jestem w świetnej formie, wróciłem, żeby zniszczyć ten akwedukt. Nie, proszę, panie Zorro, budowaliśmy go już dwa razy. Tak mi przykro. Za nim! Tak, chyba wygrałem. Zorro właśnie ucieka. Bardzo dobrze. Zmykaj, gdzie pieprz rośnie. Gonzales, zostań z Garcią i jego ludźmi, żeby bronić akweduktu i strzec przed kradzieżą wody. Reszta idzie ze mną. Złapiemy w końcu Zorro. Gonzales, co powiedział kapitan? Bronić akweduktu. Tak, sierżancie. Alarm! Zaatakowano nas! Pomocy, no! Zorro! Moment, jak mogłeś tak szybko wrócić? Co jest? Znowu coś z głosem? Mówiłem, spróbuj herbaty z cytryną. Złaź ze mnie, ohydna bestio! W tej chwili masz przestać! Kapitan rozkaże nam zacząć wszystko od nowa! Łapać go! Łapać! Łapy! Że
międzyczasie popilnuję akweduktu. Och. Psst! Sierżancie, daj nam jeszcze trochę wody. Tortilla z ziemniaków. Tylko szybko. W razie czego nie widziałem was. O, w końcu odrobina wody! Woda! No cóż, sierżancie, pozwoliłeś im wziąć więcej wody? Co powie na to kapitan? Zorro, nie możesz tu być! Jesteś ścigany przez kapitana Gonzaleza! Wiesz, co zrobimy? Ty skończysz tortillę, a ja zburzę akwedukt. Och, nie! Jeszcze raz! Nie, nie, nie! Nie. Jeśli dostaniesz rozkaz, możesz go odbudować. Stąd, wandalu! Już! Ostrożnie, sierżancie! Nikt nie dotknie mojego akweduktu! Ojejku, co było w tej tortilli, Carlos? To nasza ostatnia szansa! Za nim! Łapiemy go! Łapcie go! Łatwo się nie poddadzą, co nie? Chyba będę musiała użyć drastycznych środków. Za nim! Łapcie Zorro! Szybciej! Stój, Zorro! Teraz cię mam, Zorro! Nareszcie. Mamy go! Dzisiaj na pewno dostanę awans. Powtarzajcie za mną, żołnierze. Sierżant Gonzales. Zorro uciekł! Wracać do garnizonu! Musimy bronić akweduktu! Pokonałam pana kapitana w pojedynku. Czy ktoś został na placu? Co? To wszystko? O, będą chwalić Zorro, a cała praca została tak naprawdę wykonana przez nas. Hej, hej! Sierżancie Garcia! 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 Być może tu trzeba nacisnąć. O, może tutaj? Wiedziałem! Zorro wrócił do Los Angeles po tym, gdy się nas pozbył! Nie dojdy! Łapcie Zorro! Broniłem dostępu do naszego akweduktu sam jeden, przeciw wszystkim! I dałem sobie radę! Jak to się mogło stać? Adios, sierżancie! I dziękuję! Bez twojej pomocy nie zrobiłbym tego! Naprzód, Tornado! Garcia! Kapra
Raul Gonzalez, miesiąc sprzątania gnoju. Tak jest, kapitanie. Sierżancie Garcia, osobiście posprzątasz wszystko, co zostało na rynku. Ty sam, zrozumiano? Aż do ostatniego gwoździa. To znaczy, że nie będziemy odbudowywać akwedyktu? Och, dziękuję, kapitanie, dziękuję. Ale fajnie! Tak! Nareszcie. Zaśpiewałam już chyba wszystkie piosenki, jakie znam. Jak dobrze. Wersja polska na zlecenie platformy. Adios! Studio Publishing. Dialogi Jacek Wolszczak. Reżyseria Dobrosława Bałaz. Marzenie o dziedziczce. Moja droga Iris. O, kwiaty. Znowu. Cóż, jaki piękny bukiet. Tak, to Antonio dał mi te kwiaty. Poprosił mnie również o rękę. To wszystko. Co? Syn Rodrigo Malapensy? Mam nadzieję, że nie powiedziałaś tak. Antonio to nie bandyta jak jego ojciec. Wybacz mi, siostrzyczko, masz rację. Nie możemy go osądzać na podstawie czynów ojca. Chcę twojego szczęścia. No, dalej! Mam rewelacyjne wieści, chłopcy. Ines de la Vega ma zamiar wyjść za mojego syna Antonia. W ten sposób rancho Don Alejandra de la Vega stanie się własnością Malapensów. I nie wydam przy tym ani jednego peso. Zapomniałeś o Don Diego, szefie. Poczekaj. Sprawię, że Diego de la Vega zniknie, a Ines odziedziczy wszystko, bo Alejandro nie ma innych dzieci. Jeśli Ines odziedziczy rancho de la Vegów, to razem z mężem, a tak się składa, że będzie to mój syn Antonio. Tak. Ojcze, co to znaczy, że Don Diego ma zniknąć? Co? Słyszałem wszystko, co powiedziałeś. Mówiłeś, że Diego ma po prostu zniknąć. To nie tak, mój synu. Mówiłem o wynajęciu muzyków, którzy zagrają fandango na waszym weselu. Przez bydło na ranczu raczej nikt niczego nie usłyszy. Musisz cały czas pilnować Ines. I obsypuj ją prezentami. Wiesz, że kobiety to lubią. Mój syn jeszcze nigdy nie był taki ckliwy. Uczciwość kiedyś go zgubi. Nie mamy czasu. Do roboty. Natychmiast. To właśnie przyszło dla pani Ines od Antonia Malapensy. Jakie to duże! Ogromne! On chce ci zaimponować. Tak mi się zdaje. Uderzające podobieństwo. Gdzie to powiesimy? Musimy zastanowić się nad budową nowej hasjendy. No wiesz, do przechowywania prezentów. Nie radzę ci drwić z zalotów Antonia, synu. To powinna być raczej inspiracja, jeśli zamierzasz poślubić drogą Carmen. Don Diego. Wiedziałem, że cię spotkam. Chciałbym, żebyś zobaczył nową ziemię. To ma być niespodzianka dla seniority Ines i Antonia. Ta ziemia to teren w pobliżu kanionu, przy źródle, więc... Właśnie. Chodź ze mną. Będziemy mieli doskonałą okazję, żeby lepiej się poznać. Poza tym, niedługo stworzymy jedną wielką, szczęśliwą rodzinę. Jeśli to ma być prezent, nie potrafiłbym odmówić. A niech to! Potwornie wysoko! Wysoko, ale tylko stąd. Jeśli staniesz na dole, w ogóle nie będzie wysoko. O! I niepotrzebna byłaby pułapka! Ej, przestań! Przestań! Pierwsza próba. Musiałem przetestować to miejsce.
Weź gałęzie. Gotowe. Są świetne. Diego stanie na tym i wtedy spadnie prosto do kanionu. Szybko, nadjeżdżają. Jesteś pewny, że to tutaj? Nie widzę żadnego źródła. Zobacz tam, drogi Diego, a ja sprawdzę z drugiej strony. Nasz plan zadziałał. O, biedny chłopak, skończył w taki sposób, to smutne. Sprawdź jego konia, idioto. Jak sądzę, w tej chwili mogę już tylko przekazać tę straszliwą wiadomość rodzinie. A moja głowa. Najwyraźniej to nie jest mój dzień. No dalej, śmiało! Rozerwijcie ubranie! Och, kiedy my nie możemy, szefie! Jest za ładne! To jest rozkaz, ptasie muszki! O nie! Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdybym zrobił coś takiego! Moja głowa. To było straszne. Ojcze, jak to się stało? Ja byłem z Don Diego i... Trafiliśmy na osuwisko. Diego? Czekaj, gdzie on jest? Nie mam pojęcia. Szukałem go wszędzie. Obawiam się najgorszego. Nie mógł tak po prostu zniknąć. Pójdę go szukać z Bernardo. Idę z wami. Znajdziemy go, obiecuję ci to. Mario, przygotuj nam wodę i jedzenie. Ja poszukam mapy kanionu. Co się stało? Czy zrobiłeś coś Diego? Synu, oczywiście, że nie. Myślisz, że jestem jakimś potworem, czy co? Nie, no ja tylko... Nie mógłbyś go skrzywdzić. Ty i ja możemy odnaleźć Diego. Jesteśmy zespołem. Och, moja biedna głowa. Naprzód! Usłyszałam tę straszną wieść i chcę być w grupie poszukiwawczej. Przydasz się, Carmen. Za mną! To właśnie tam! Naprzód! Ja! Muszę jakoś uwolnić nogę. Wygląda na to, że Bernardo niczego nie znalazł. Już ciemno. Wracajmy. Jutro będziemy dalej szukać. Tutaj już sprawdzaliśmy. Teraz poszukajmy go w tym rejonie. Co za dzień? Sprawdźmy tutaj. Znalazłeś tam coś? Nie. Ab-
absolutnie nic. Wracajmy, Ines. Robi się późno. Antonio, koń Bernardo ma chyba mały problem. Spotkamy się później w Haciendzie. Dobrze. A? Kto tam jest? Hej, Bernardo, pomóż mi się wspiąć! Stąd mnie nie słyszy. W takim razie muszę zrobić to sam. Jeszcze trochę. Bernardo, tutaj jesteś. Przez chwilę myślałem, że naprawdę jesteś głuchy. Chciałeś mnie zmylić. Naprawdę zastawiłeś pułapkę na Don Diego. Okłamałeś mnie. Zależy ci tylko na Ranchu de la Vega. Nie obchodzi cię moje uczucie do Ines. Jeśli tak jest, wolę zerwać te nasze zaręczyny. Nie mów do mnie w ten sposób, bo będę zmuszony wysłać cię w głąb dżungli w Meksyku, daleko od twojej Ines. Nie ośmieliłbyś się. Ależ jak najbardziej. Jestem twoim ojcem i gdy pójdę do więzienia, pożegnasz się z życiem w luksusie. Tym się nie martw. Nie wydam cię. Ale nie waż się nawet kiwnąć palcem przeciwko de la Vegom. Słyszysz mnie, ojcze? Chyba nie powinieneś się tak objadać, wracając do zdrowia. O, Ines. Myślałem, że już nigdy nie wydostanę się z tego kanionu. Hej, hej. Ja też tęskniłem. Miałem czas na rozmyślania, gdy tam utknąłem. Podejrzewam, że Malapensa chciał się mnie pozbyć, żeby w całości odziedziczyć nasze rancho. Nie, on nie mógłby. Antonio mnie kocha, wiem to. Jego ojciec nie chciałby nas skrzywdzić. Może Antonio nie wiedział o tym planie. Malapensa musi trafić do więzienia za to, co zrobił. Zatarł ślady, więc uniknie kary. Czekaj. Jeśli chciał się ciebie pozbyć, to pewnie chce też wyeliminować tatę. Dlatego nie wróciłem od razu do Haciendy. Muszę coś zrobić, zanim to się stanie. Alejandro, stary druhu, możesz na mnie liczyć, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Dziękuję. Sierżancie, to jedzenie nie jest dla ciebie. Co? Jestem tak smutny, że straciłem apetyt. Och! Nie mogę uwierzyć, że już nigdy więcej go nie zobaczę. Nie trać nadziei. Diego jest... Wiesz, myślę, że na pewno go znajdziemy. Tornado! Na twoim miejscu rzuciłbym pika. O, no tak, racja. To? Zorro! Szukacie czegoś szczególnego? Bu! Hej! Puszczaj! Mam małe pytanko do was obu. Kogo oprócz Don Diego zamierza sprzątnąć Malapensa?
Nikogo, szefie. Senior Zorro. Mówcie prawdę. Nawet Don Alejandra? Nie. To był tylko Don Diego. To sporo wyjaśnia, panowie. Zostawię was w kurniku. No dobrze. Mamy dwa renesansowe hiszpańskie fotele i stół z tej samej epoki. Dwa obrazy mistrzów. Ach, to pan, kapitanie. Co pan tu robi, ser? Inwentaryzuję posiadłości de la Vegów dla urzędu skarbowego. To oczywiste, że po nagłym zniknięciu Don Diego, seniorita Ines jest pierwszą w kolejce, by stać się bardzo bogatą dziedziczką. Don Alejandro chce panów widzieć, seniores. O, mój przyjacielu, dokładnie wiem, co czujesz. Tak sobie myślę, że jeśli nasze rodziny zostałyby połączone małżeńskim przymierzem, ta jedność pomoże ci poradzić sobie z tym. Poślubisz go? To ja jestem odpowiednim kandydatem dla Ines, a nie ten dureń. Proszę, pozwól mi teraz oficjalnie poprosić o jej rękę, Don Alejandro. Gdy twego syna nie ma już z nami, ja będę chronić rodzinę. To nie wchodzi w rachubę! Piękna Ines jest zaręczona z moim synem Antoniem! A, oto i on, mój chłopiec! Czyż nie jest bogatszy, zdrowszy i lepiej wyglądający od tego kapitana Monasterio? Już wystarczy! To nie jest pokaz bydła na targu. Tylko ja będę decydować, za kogo wyjdę. Wynocha! Wszyscy! Już! Siu! Ślub, panowie? Mogę być gościem? A może seniorita jeszcze nie chce wychodzić za mąż? Don Alejandro, proszę przyjąć moje współczucie i wsparcie w tym trudnym momencie. Zorro! Jak śmiesz się tu pokazywać? Dobrze, czyli znowu chcecie dostać po uszach. Znowu? Moje tania! Bardzo panią przepraszam za stół. Wynocha stąd! Nie bijemy się w tym domu! Prosimy! Moment! Co tu się dzieje? Witam, sierżancie! Miłego dnia! Już jestem, kapitanie! Augach! Aha! Nowy rywal! Oddaj mi wisniowy placek! Wracaj tu! Co my tu mamy? Dwa renesansowe hiszpańskie fotele i stół z tej samej epoki. Czy to ty pisałeś, kapitanie? Mój notes! Wracaj tutaj, mówię ci! O! A może notes jest twój, Don Rodrigo? Nie pozwolę ci bezkarnie obrażać mojego ojca, Zorro! Dwa obrazy mistrzów, kilka książek kolekcjonerskich. Ines, w ogóle nie obchodzi mnie ta lista. Po prostu chcę się z tobą ożenić. Cóż, ja tego nie chcę. I dokładnie wiesz dlaczego, Antonio Malapenso. A co sprawia, że nie wyjdę również za ciebie, kapitanie? Nie, oszczędź go!
Nawet małego Zet na siedzeniu? O! Nienawidzę, kiedy zakochani ludzie się kłócą. To takie smutne. O, przepraszam, sierżancie. Zapomniałem o tobie. Adios, signores i signoritas. A wy pamiętajcie, nie jesteście tutaj mile widziani. Szybciej, tornado! Dobry wieczór. Don Diego żyje! Właśnie go odnalazłem. Szedł wzdłuż drogi. O, Diego, nic ci nie jest? Nie przejmuj się, to tylko zwichnięcie. Nic poważnego. Diego, to naprawdę ty? Tak się martwiłem. Don Diego, ty żyjesz! Świetna wiadomość! Możecie mi nie wierzyć, ale po prostu spadłem z konia w kanionie. To naprawdę głupie. To wszystko moja wina. Drogi Diego, dobrze wiedzieć, że bezpiecznie dotarłeś do domu. No już, Antonio. Dajmy im trochę prywatności. Gdy twe piękno zniknie bardzo szybko, obrócisz w ruinę pragnienie mego serca. A twa zieloność splącze się brzydko. Wersja polska na zlecenie Platformy plus Studio Fabrycz. Dialogi Jacek Wojtek. Reżyseria Dobrosława Bała. Zmowa. Trzeba przyznać, że powodzi mu się w interesach. Moi drodzy przyjaciele, zaprosiłem was tu dzisiaj, aby wspólnie uczcić mój ostatni zakup ziemi. Jestem teraz dumnym właścicielem 125 akrów ziemi i 1000 sztuk bydła. Gratulacje! Brawo! To wspaniała inwestycja, panie Malapensa. Mogę się założyć, że nasz wspaniały region jest najbezpieczniejszy. Nie zapominajmy o Zorro. No cóż, kapitanie. Przypuszczam, że powinieneś się go łatwo pozbyć, prawda? Zorro? Ha! Nasze miasto musi myśleć o przyszłości. Gubernatorze, jeśli zostanę burmistrzem Los Angeles, zbuduję szkoły, szpital i... Znam potrzeby miasta bez twojej pomocy, Don Verdun. Nominacja nowego burmistrza byłaby bezużyteczna. Prawda, ekscelencjo? To znaczy... Cóż, gdybym był burmistrzem, bardzo szybko wybudowałbym Instytut Poezji. Wspaniały pomysł, Diego. Don Malapensa, podobno na terenie posiadłości jest drzewo, które ma ponad 100 lat. Można je zobaczyć? Jak najbardziej. Że też mu się tak udało. Dziękuję. Ten kapitan Monasterio cieszy się względami gubernatora. A co jeśli popadłby w niełaskę? Wtedy mojego męża będą nazywać burmistrzem, zanim się nim stanie. Zdaję sobie sprawę, że chcesz zostać pierwszą damą Kalifornii, ale działanie przeciwko Monasterio jest ryzykowne. Nie licz na mnie. Serio? Tak naprawdę, twój przyjaciel Monasterio wrzuciłby cię do więzienia, gdyby wiedział, że kiedyś byłeś szefem bandy złodziei. Pamiętaj, mogę udowodnić, że nim jesteś. Mów ciszej, moja droga. Ja tylko tak żartowałem. Ja i moi ludzie jesteśmy do twojej dyspozycji, ale w zamian mam nadzieję, że nie zapomnisz o mnie. Dostaniesz więcej ziemi. Jeśli zrealizujesz plan. Señorita Inés, dziękuję, że poprosiłaś sprzedawcę, aby obniżył mi cenę za materiał.
Jesteś prawdziwą kobietą biznesu. Niesamowite. O, przywykłam do tego. Od dawna negocjuję ceny bydła dla mojego taty. To rekin biznesu. Uważaj, Izabelo. Zgadnij, kto nie zasłużył na książki, które dla niego zamówiłam na przyszły tydzień. O, a jak mogę tak długo czekać? Umrę z nudów. Don Diego! Co za niespodzianka! Oprowadzi mnie pan po Los Angeles z sierżantem? Zorro! Widzisz? Zorro! 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 Pomocy! Widzieliście? A? Szybko, szybko! Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego miasta. A przede wszystkim moje bezpieczeństwo. Zorro mógł mnie zabić. Obiecuję, że to się już nie powtórzy, ekscelencjo. Zorro nas dzisiaj zaskoczył. Armia nie daje się zaskoczyć, żołnierze. Jeśli pani Verdugo nie znajdzie się do jutra, to skończycie na robotach w kopalni soli. Znajdziemy ją, ekscelencjo. Rozkażę wszystkim żołnierzom obławę na Zorro. Ten bandyta nie ucieknie przed moją szpadą. Mam cię, Zorro. Nie! Jak on mógł coś takiego co zrobić? Odwagi, panie Verdugo. Nic nie rozumiem. Jednego dnia Zorro mnie broni, drugiego porywa moją Izabelę. Taką słodką i delikatną. Dlaczego? Podkowy. Wszystkie zakrzywione. Fałszywy Zorro, który porwał Izabelę, pozostawił ślady w błocie. I pojechał do kanionu. Jak na razie rozkazałem obławie znalezienie pani Verdugo i Zorro. Potrzebuję ochotników do pomocy. Ja pójdę. Chcę pomóc. Tak. Ja chcemy też. Pomóc. Nie ja boimy też. Się. Ja też. Ochotników nigdy za dużo, jeśli chcemy go złapać. Brawo, synu. Proszę, proszę, proszę. Co? Gdzie jest sierżant Garcia? Jestem tutaj! Jeśli w ciągu 2 sekund nie będziesz w siodle, to jak wrócimy, będziesz miał dyżur w kuchni. Rozumiesz? Och, moje jabłka! Widzisz to, Ines? Chmura pyłu idzie w naszą stronę. Spójrz tam! Ktoś do nas jedzie! Wio! Kurz już opadł. Nie ma po nich śladu. Otoczymy po prostu wzgórza. Dzielimy się na 4. Utwórzcie grupy. Moje ramię!
Diego, przestań jęczeć. Będzie dobrze. To potworne. Tato, nie będę mógł grać na gitarze przez tydzień. O nie, to moja wina, Don Diego. Pozwól mi eskortować się do hacjendy. Nie, wszystko w porządku. Będzie nie fair, jeśli tak odważny człowiek jak ty zrezygnuje z opławy na Zorro. Bądź ostrożna, Ines. Zorro pewnie czai się w tych górach. Zorro ukrywa się. Wydaje mi się, że jesteśmy śledzeni. Boisz się własnego cienia, sierżancie? Zorro! Nie uciekniesz! Och, mam taką nadzieję. To Zorro! Zejść z koni! Zrobimy zasadzkę! Szybko! Ruszamy, Tornado! Szybciej! O, zawracamy! Koniec drogi! Sierżancie, nie jesteśmy w gospodzie! Chcesz, żeby nas Zorro zaskoczył? Nie, ale pomyślałem, że jak długo go nie ma... Stój za mną! Proszę! Ekscelencjo! Co? Monasterio? Kopalnie soli! Wszyscy będziecie tam ciężko pracować, zamiast nieudolnie śledzić bandytów! Dentysto, zostaw nas. Tak, szefie. Madam, nie masz powodów do obaw. Nasz przyjaciel Monasterio z grupą poszukiwawczą myślą, że jesteś na pustyni. O! Zamienimy tę kryjówkę na miejsce bardziej odpowiednie dla kobiety pani pokroju, moją hacjendę. Doskonały pomysł. Zorro na pewno nie będzie mnie tam szukał. Proszę. Pani Verdugo i Malapensa? Proszę, proszę. Wygląda na to, że jadą teraz do jego hacjendy. Co myślisz o spotkaniu pani Izabeli z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jej szukają, Tornado? Nie wierzę, żebyście znaleźli tam Zorro. Przypuszczam, że nie. Rozkazy kapitana... Co
Zorro! Tak, to ja. Pomocy! Zorro! Zorro tu jest! Co? Kapitanie! Zawracać! Mam pytanko. Zgubiliście drogę? Łapcie go! No dalej, szybko! Widzieliście? Zorro! Szybciej, Tornado! Musimy się tam dostać, zanim nas złapią! Będę musiała tutaj zostać jeszcze kilka dni. Potem wrócę i powiem, że ledwo udało mi się uciec od tego okropnego Zorro. To z całą pewnością zawstydzi kapitana Monasterio, który zrezygnuje w niesławie. Wtedy gubernator nie będzie miał wyboru i mianuje mojego męża burmistrzem Los Angeles. Ach, teraz twoja kolej. Aha, złapiemy go! Zorro, ukrywając się tutaj, wpadł w pułapkę. Czy to nie dziwne, że wszyscy twierdzą, iż została pani porwana przez Zorro? Nie wygląda pani na uwięzioną. Załatwcie go! Miłych snów, chłopcy. Zorro, wychodź! A, jego się nie spodziewaliście. Och, skarbie! Och, Izabelo. Moja Izabelo. Gdyby nie uratował mnie pan Malapensa, cały czas byłabym w rękach tego okropnego Zorro. Zorro! Czy to nie dziwne? Nie mogę sobie przypomnieć tego całego porwania. Zrobiłeś to! Ten bandyta zamknął ją w opuszczonej chacie! Engard, Zorro! Zapłacisz za to! Engard! Serio? Ruszajcie się! Szybciej! Panowie! Pudło! Co się tam dzieje? Tym razem nie masz dokąd uciekać. Ole, ole! Bliżej, bliżej! Tutaj jestem, kapitanie! Co? O, wybacz, Bernardo! Mam cię wreszcie, Zorro! Widzę cię, sierżancie. Nie, 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 nie. To jest bezpiecznie. Złapali Zorro. O, Don Parasol. Szpada! Znajdźcie moją szpadę!
Tak, kapitanie. Pokrój go na kawałki i daj mi zerwać jego maskę. Musi być najbrzydszym człowiekiem w Kalifornii, skoro ukrywa się za maską. O, to nie było miłe. Oj. Nie, to nie tak. Proszę potraktować to jako wieczną pamiątkę dnia, w którym spotkałeś Zorro. Panie i panowie, to już koniec. Mam nadzieję, że się podobało. To ja jestem Zorro. Uważajcie na podróbki. Łapcie go teraz, wy nieudolni głupcy! Ekscelencjo! Twoja szpada, kapitanie! Garcia, ty ośle! Kapitanie, niniejszym uroczyście ogłaszam, że przyznaję ci medal Kondora za wyrwanie pani Verdugo i pana Malapensy z rąk tego bandyty Zorro. Nie wspomniał o tym, że zmusił całą armię do ścigania Zorro. Proszę przyjąć nasze podziękowania. Nie wiem, co zrobilibyśmy bez pana pomocy. To jeszcze nie koniec. Monasterio dzisiaj może się cieszyć, ale przyjdzie dzień, w którym spali się ze wstydu. O, skarbie! Kiedy przetrzymywał mnie Zorro, nadzieję dawało mi myślenie o tobie. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to jest być porwanym przez Zorro. Tak być, żeby to musiało być straszne, jednak żeby Zorro chciał porwać kobietę. O, ale właśnie to mnie spotkało. Myślę, że kapitan Szczerze Monasterio mówiąc, podejrzewam, że mamy do czynienia ze zwykłym oszustem. Poza Ktoś przebrany się, za niego z łatwością mógłby cię porwać. Nie, to musiałoby być straszne. Kilku Zorro? Jeden z nich mógłby stać obok nas? Zorro? Gdzie? Wersja polska na zlecenie Platformy NC Plus Studio Publishing. Dialogi Jacek Wojszczak. Reżyseria Dobrosława Bałazy. Dźwięk montaż Piotr Bielawski. Kierownictwo produkcji Urszula Jankowska. Udział wzięli Aleksandra Radwan, Przemysław Wyszyński, Jacek Król i inni.